W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy pojechanie na badania odwoławcze na broń ma sens, ale odwołuje się komendant policji i to od Twojego orzeczenia pozytywnego do jednego z instytutów medycyny pracy, czyli Łódź lub jakikolwiek inny. Jak wiesz dobrze, badania takie kosztują i to nie mało, i nie mówiąc o Twoim straconym czasie, jeżeli takich badań nie przejdziesz. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem uprawnionym do badań na broń oraz do licencjonowanych pracowników ochrony, którzy też coś tam z bronią mają do czynienia i zacznę oczywiście od zapytania internauty. Panie doktorze, spotkało mnie pewne zmartwienie, znalazłem Pana jako swoją gwiazdę pocieszenia, no może dlatego, że ma Pan wspaniały przekaz dla ludzi. Także dzięki za komplement. Ale do sprawy. Pełniłem funkcję prezesa koła przez ponad 20 lat. Byłem bardzo pryncypialny w temacie przestrzegania statutu, przepisów koła, szczególnie wobec niektórych członków tego mojego koła. Natomiast koledzy, którzy stracili grunt pod nogami, zaplanowali zemstę i to bardzo skuteczną, a mianowicie napisali informację do komendy wojewódzkiej co do mojej osoby, że nadużywam alkoholu i wyglądam zawsze jak po środkach psychotropowych. Komendant oczywiście z urzędu przeprowadził wywiad środowiskowy, łazili po sąsiadach, wiem, że do izby wytrzeźwień, mandaty karne, karalność. No, doniesienie w żaden sposób się nie potwierdziło, a pomimo tego skierował mnie na podobne badania, wyznaczając mi z listy lekarzy. Oczywiście poddałem się tym badaniom, nie miałem nic na sumieniu, przeszedłem pozytywnie, straciłem 650 zł. Myślałem, że już mam święty spokój, lecz nie. Komendant odwołał się od obu orzeczeń, zarówno lekarskiego, jak i psychologicznego i skierował mnie ponownie na badania, między innymi do instytutu. I moje zasadnicze pytanie, czy jest w ogóle sens tam pojechania na badania? No jeżeli tak, to jak te badania przebiegają? Opinie chodzą, że mało kto tam przechodzi. No, jeżeli Pan znajdzie troszeczkę czasu na pocieszenie lub gorzką prawdę, to z góry dziękuję z poważaniem i tu imię naszego internauty. Odpowiadając na to pytanie, no jeżeli tenże komendant nie ma jakiegoś tam asa w rękawie, czyli mimo wszystko jakąś potwierdzoną informację o nadużywaniu alkoholu, leczeniu psychiatrycznym lub jakiejś przemocy w rodzinie tego internauty, oczywiście przemocy po różnych używkach, to w ogóle nie obawiałbym się tych badań. Jeżeli chodzi o instytut, to oprzę się na poprzedniej dokumentacji, uzupełnię jakieś swoje konsultacje, no ale co tam oni mogą wybadać nowego, tego nie wiem. To samo chodzi o psychologa, nie sądzę, żeby dany psycholog badający na broń był aż taki nierzetelny, że jakoś tam manipulował wynikami badań. Natomiast zdecydowanie gorzej jest, jak mają oni jakieś swoje ustalenia, ale żeby było jasne, zawierają je wtedy w treści odwołania. I na przykład z mojego podwórka miałem na przykład takie odwołanie policyjne, kiedy była żona jednego myśliwego, czy to było w trakcie rozwodu, przez przypadek otrzymała jakieś pismo z policji, że tamten gościu się stara o broń, to było na stary adres. No i taż to dama podkablowała go o leczeniu na jakimś oddziale psychiatrycznym. No a leczenie psychiatryczne było tylko po to, żeby oczywiście tam unikać łażenia po sądach, czy alimentów, czy coś w tym stylu. I w takim przypadku dałbym sobie spokój. Mają czarno na białym, leczył się psychiatrycznie, jak to mówią, jak na Placu Czerwonym, czy mu rower ukradli, czy on ukradł, ale jest w leczenie psychiatryczne zamieszany. Natomiast w jakichkolwiek innych przypadkach wynik będzie raczej pozytywny, no bo coś innego na przykład też psycholog ustali. No i byłbym tutaj zdecydowanie dobrej myśli. Na tym kończę. Jeżeli miałeś jakąś podobną sytuację i Ciebie komendant policji skierował do instytutu, koniecznie skomentuj to wideo. Jeżeli to wideo Ci oczywiście w czymś pomogło, daj lajka, daj kciuka, udostępnij je na Facebooku czy na jakimś innym portalu. Oczywiście, jak zwykle, najwięcej dyskusji jest na mojej stronie internetowej, albo to psychotestykierowców.pl, albo badania lekarza medycyny pracy.com i musisz tam koniecznie zajrzeć, ale link jest do tych stron poniżej.
poniżej oczywiście w opisie filmów. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony z listy Komendy Wojewódzkiej do badań na broń i od niedawna lekarz uprawniony do badań licencjonowanych pracowników ochrony, którzy też mają do czynienia z bronią. Także bye bye, do zobaczenia w moim następnym wideo.